No, i dupło, słuchajcie. Cześć, witajcie z tej strony, Grid. Słuchajcie, ostatnio nie, zno, nie zdążyłem, nie dałem rady zmieścić wszystkich informacji w materiale, też o kilku rzeczach zapomniałem, także jest to druga część materiału o aferkach z maja. Tutaj tylko taki szybki disclaimer, jeśli chodzi o Async Tak. Jesteście ciekawi, kto odpowiada za produkcję Assassin's Creed? A? No, tutaj mamy idealny przykład tego. Oczywiście nie są to wszyscy, którzy siedzieli nad produkcją, ale Assassin's Creed Shadows Ubisoft hires LGBTQ plus, aktywist as consultant Czyli co? Mamy aktywistkę LGBTQ plus jako konsultanta w Assassin's Creed. Ie. Uważacie, że to jest potrzebne? No, mi się wydaje, że nie za bardzo, nie? No, ale dobrze. To tylko tak uzupełniająco odnośnie poprzedniego materiału. Teraz przejdźmy do kolejnych wiadomości. Moja ulubiona gierka jeszcze do początku maja. Czemu mówię do początku maja? Ponieważ, no, jak zapewne wszyscy wiecie, a z pewnością ci, którzy mnie oglądają, wiedzą o tym. Hmm. Sony, PlayStation na początku maja zaczęły odwalać numery, zaczęli wymagać połączenia kont z Steam z kontami PSN, no, co się nie spodobało wielu graczom. I zrobiła się z tego gruba afera. I w poprzednim materiale wspominałem o tym, że boję się, że te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, te wszystkie Niedobre rzeczy, które się wydarzyły wokół Hull Divers będą miały wpływ na to jak gracze będą postrzegać tą grę i faktycznie tak chyba też się stało. Chociaż jak widzimy tutaj hmm, pik był 458 tysięcy, no, było to krótko oczywiście po wydaniu i. Cały czas to delikatnie szło tam w dół, spadało. Tutaj mamy pamiętny 3 maja, kiedy Sony zrobiło co zrobiło. Ale na chwilę obecną gra 21 tysięcy graczy. To jest nawet nie połowa tego, co się utrzymywało. Najwyższy pik w przeciągu ostatnich 24 godzin 66 tysięcy. Wszyscy myślę, że liczyliśmy się z tym, że będzie to spadało, aczkolwiek sporo z nas miało nadzieję na to, że być może gracze z Xboxa dołączą, być może tutaj Sony udostępni również im. Grę, więc raczej większość z nas liczyła na to, że te liczby będą rosnąć, nie maleć. Dodatkowo ostatnie pacze, które powychodziły, dosyć marnie wyszły, tak naprawdę, i Ludzie zaczęli narzekać, że patrzę, że wszystkie ulepszenia, które wprowadzają, tak naprawdę uprzykrzają rozgrywkę, zamiast mieć coraz więcej zabawy zamiast mieć coraz więcej frajdy z tego jest coraz gorzej także po pierwsze czas, po drugie afera z łączeniem kont po trzecie nieudane aktualizacje, to wszystko powoli zabija heldajwersów Dodatkowo na PPP, PPE znalazłem artykuł Heldiver 2. Nie otrzyma w najbliższym czasie aktualizacji. A Rohet zwalnia tempo. Czy to dobrze? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, dlatego, ponieważ yy, myślę, że trochę bardziej przysiądą nad tymi aktualizacjami i być może będą one bardziej dopracowane. Z drugiej strony, kiedy ludzie odchodzą od tytułu, będzie bardzo ciężko im odzyskać hmm, graczy. Będą mieli spory problem z tym, żeby ludzie wrócili do Helldivers. Nawet jeżeli kolejny patch będzie bardzo dobry, myślę, że można założyć, że wróci do gry może 10% ludzi tych, którzy odeszli. Także czy zwalnianie tempa z aktualizacjami jest to dobry pomysł? No nie wiem, przekonamy się. Szkoda, naprawdę szkoda, ponieważ odpaliłem sobie dzisiaj Haldaiówersów. Ciągle gra się fajnie, ciągle ta gierka daje adrenaliny całkiem sporo, ale niestety powoli zaczyna umierać. Może jeszcze przedwcześnie tutaj ogłaszam jej, jej śmierć, aczkolwiek zmierza to bardzo drastycznie w tym kierunku. No oby nie, oby Heldaversi się odbili, ponieważ naprawdę bardzo bym chciał. Jeszcze móc kiedyś w nich zagrać i ponownie cieszyć się grą. Po prostu stało się to, o czym mówiłem w poprzednim materiale. Tak samo ja, jaki wychodzi na to, że bardzo wielu graczy zostało mocno zniechęconych tym, co wszystkim, co się wydarzyło, i nawet nie chce im się odpalać helldiversów. Przynajmniej ja tak mam, a to, co pokazuje Steam DB, yy, tylko potwierdza, że inni mają podobnie. No dobrze, lecimy dalej. Przejdziemy teraz do. Jednej z moich ulubionych spółek, może na równi z Sony, czy zaraz po Sony, Electronic Arts. Tym razem artykuł z Komputer Świata. Electronic Arts ma zespoły zajmujące się doklejaniem reklam do gier w sposób przemyślany. Reklama może stać się kluczowym elementem naszego rozwoju. Takie słowa padły z ust dyrektora Generalnego Elektroników Andrew Wilsona. Szef jednej z największych growych korporacji zdradził, że firma ma zamiar skorzystać z potencjału swoich społeczności graczy i wprowadzić reklamę jako istotny element wzrostu. Oczywiście chodzi o pieniądze. Słuchajcie. Nie wiem, zakrawa to na dymanie. Bez wazeliny, nie? Jak ja to rozumiem. Kupujemy grę triple, quad, quad triple A za 300, 400, 500 zł, Ponieważ 500 w tej chwili to widać staje się normą. Coraz więcej gier na premierę ma właśnie takie ceny. I do tego dorzucają nam reklamy. Dlaczego to robią? No, oczywiście, wiadomo, chodzi o hajs, tak, żeby jeszcze więcej z tej gry wyciągnąć kasy. Tylko teraz należałoby się zastanowić: ile tak naprawdę kosztuje wyprodukowanie gry? Rozmawialiśmy o tym nieraz na czacie u mnie, u Michaela. Kupujemy tak naprawdę tylko i wyłącznie już kopie elektroniczne gier, bardzo mało. Ludzi kupuje pudełkowe edycje. W zasadzie nawet nie wiem, czy jeszcze można dostać te najnowsze tytuły jako fizyczne kopie. To znaczy, że odpada produkcja nośników, odpada wypalanie gier na płytach, odpada projekt okładki, jakaś instrukcja, która się w środku znajdzie. Odpada koszt pudełka, koszt e, transportu z fabryki do hurtowni, z hurtowni do sklepów, e, ogólnie koszta dystrybucji. A gry wcale nie staniały w momencie, kiedy przeszliśmy na kopie cyfrowe. Wręcz odwrotnie gry poszły do góry. I oczywiście wielu ludzi powie: Inflacja i tak dalej. No jasne. Tylko, jak faktycznie wpłynęła inflacja? Ponieważ załóżmy sobie, że kiedyś, nie wiem, nowy tytuł, nawet AAA kosztował 150 zł. W tym momencie przechodzimy na mm, tylko i wyłącznie tytuły elektroniczne. Nie mamy kopii fizycznych, tylko kopie elektroniczne, więc odpada nam. Jedna trzecia, połowa kosztów? No myślę, że przynajmniej połowa tej obniżki nie było. Ona się nigdy nie wydarzyła. Wręcz przeciwnie. Podobnie było zresztą, jak była mowa o piractwie, tak? Zniszczymy piractwo. Yy, gry stanieją. No, okej, okay, piractwo zostało wytępione. I co? I gry staniały? No nie, nie staniały. No ale, zastanówmy się w jaki sposób by chcieli to zrobić. Jeszcze rozumiem w jakichś grach sportowych, w wyścigach, gdzie na banerach można faktycznie te reklamy umieścić. Ale jak by to miało wyglądać, jeżeli byśmy sobie grali na przykład... Mm, nie wiem, Skyrima. Co, pierdyknął gdzieś baner Coca-Coli? No nie wiem... Ciężko mi znaleźć w takich tytułach. Właśnie, czy nie wiem w yy, falloucie No w falaucie jeszcze teoretycznie by się dało, nie? Na jakichś tam banerach reklamowych, czy, czy na sklepie reklamę zrobić. Ale ja nie po to płacę pełną cenę gry, żeby jeszcze być bombardowanym reklamami. A słuchajcie, jestem prawie pewien, że jeżeli te reklamy zostaną wprowadzone do gier, to będziemy mieli edycję Ultimate za 500 zł, a edycję Ultimate bez reklam za 650 na przykład. Jest to dokładnie to, co mamy w mobilkach, tak, w grach na komórkę. Możemy spokojnie wykupić Pełną wersję jej używać, ale mamy reklamy. Dodatkowo możemy sobie wykupić zablokowanie reklam, więc tych reklam nie będziemy mieć. I obawiam się, że podobny model właśnie chcą wprowadzić do gier. Jeżeli się elektronikowi to uda, no to będzie lipa, nie? Także szykujcie portfele. Nim przejdziemy do Kolejnego tematu. Chciałbym jeszcze nawiązać do poprzedniego, ponieważ z ciekawości sobie wszedłem w Neta i zadałem pytanie, czemu cyfrowe wersje są droższe niż ich fizyczne kopie. I powiem wam, że na portalu Matko jedyna co to jest. Gra, grapl zapewne. Jest artykuł, czemu cyfrowe wersje gier są droższe. Dystrybucja cyfrowa zyskuje na popularności, ale co z cenami? I powiem Wam, kurwa, to są takie fikoły logiczne. No, po dwóch latach tej cyfrowej dystrybucji już możemy stwierdzić, yy, jakie to są, <laughs> jakie są jej zalety i wady gdzie zalet chyba jest coraz mniej. Przeczytam Wam tylko tutaj dwa zdania z tego artykułu, ponieważ no jest to Mistrzostwo Świata, nie? Nie jest jednak tak, że klienci w jakiś sposób tracą kupując droższe cyfrowe wersje gier. Wręcz przeciwnie, wyższa cena jest poniekąd adekwatna do korzyści z nabycia takiego produktu. Oczywiście fizyczne pudełko przedstawia także wartość sentymentalną, ale wiąże się z pewnymi ograniczeniami. No i właśnie przez takie rzeczy dzieje się, jak się dzieje, przez takie artykuły, przez takie podejście e, mamy coraz więcej cyfrowych wersji, coraz mniej fizycznych kopii. Tutaj. Artykuł był napisany 22 lutego 2022 roku, czyli w sumie nie tak dawno przez panią, chyba panią, anitę persona. Mhm. Wiecie co, podejślę wam linka do tego, żebyście sobie mogli przeczytać i też wyrobić własne zdanie. A teraz. Uargumentujmy, dlaczego wersje cyfrowe są lepsze, jak to twierdzi pani Anita. <laughs> Także Electronic Arts. Gry znikały skąd w aplikacji Electronic Arts. Wydawca znalazł rozwiązanie problemu. Tytuł jest z dupy, ponieważ wydawca nie znalazł rozwiązania problemu, przynajmniej na chwilę jak obecną jak to nagrywam. Użytkownicy pz aplikacji Electronic Arts zauważyli, że z ich kont poznikały różne gry. Firma bada już przyczyny tej usterki. Posiadanie, posiadacze kont Electronic Arts donoszą, że część gier zniknęła z ich kolekcji bez wyraźnego powodu. Jak informują internauci w wątkach w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu do usługi otrzymali powiadomienie o usunięciu paru pozycji z ich konta. W żadnym z tych przypadków nie podano też specjalnego uzasadnienia. Także tak. Cyfrowe wersje gier są zdecydowanie lepsze, nie? Eee, tutaj macie. Nie puszczę, ponieważ nie wiem, czy to nie będzie miało praw autorskich. Short Arkadikusa, bardzo fajnie podsumowujący sprawę, jak najbardziej popieram. No i nie tylko się dzieje to poza Polską, ale jak widzicie w Polsce także znikają tytuły. I teraz miałbym pytanie do Pani Anity. Cyfrowe wersje są naprawdę lepsze od fizycznych kopii. Może teraz Pani usiądzie do klawiatury i napisze ten artykuł od nowa. W ciężkich czasach przyszło nam żyć, nie? Tutaj mamy jeszcze dopisek. Nie wygląda na to, by było to celowe działanie wydawcy. Firma Electronic Arts bada sytuację i wkrótce powinna odezwać się do graczy w tej sprawie. Wiecie co? A co, jeśli to faktycznie było celowe działanie i po prostu sprawdzają mnie reakcje? No cóż, na razie gdybamy, zobaczymy, poczekam na rozwój wypadków, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. A teraz skoczmy sobie do Steam'a. Yy, co do Steam'a, no nie, nie ma akurat na chwilę obecną żadnej większej afery, ale dość ciekawy temat został poruszony. Yy, także gry online. Użytkownicy Steama pytają o dziedziczenie kont. Valve odpowiada. Kwestia dziedziczenia kont na Steamie nadal powraca w dyskusjach użytkowników. Najnowsza odpowiedź firmy Valve nie poprawiła graczu, graczom nastroju. I słuchajcie o co chodzi. No wiadomo, że w razie jakby nam się zeszło co się stanie z naszym kątem. No niestety konta Steam nie dziedziczymy i pomimo, że to może wydawać się jakiś odległy temat, jakaś e, abstrakcja to jak usiadłem nad tym i się tak troszkę głębiej zastanowiłem w sumie nie jest to takie głupie pytanie, ponieważ z pewnością część z nas e, ma gry Swoich dzieci przypisane do swojego konta. No wiadomo, że tam, nie wiem, 6-7-latkowi nie będziemy zakładali konta Steam, tylko po prostu przypiszemy jego gry do naszego, żeby sobie mógł usiąść i pograć na naszym koncie. Zapewne podobnie jest z kontami właśnie Xboxa, czy PSNa i tak dalej. I co w wypadku, kiedy no nam się kipnie. No ja wiem, że strata gier może jest najmniejszym problemem dla dzieciaka, ale mimo wszystko są to jakieś zainwestowane pieniądze, zainwestowany czas. I fajnie by było, gdyby była możliwość faktycznie przekazania tego konta, nie? komuś. No niestety na chwilę obecną. Takiej możliwości nie ma i chyba nie zanosi się, żeby była. Mówię, no, trochę, taki trochę abstrakcyjny temat. Yy, wiadomo, że tutaj w przypadku, no, zejścia rodzica to jest ostatnia rzecz, o, się, o jakiej się myśli. Aczkolwiek dotyczy to w pewnym sensie nas graczy i faktycznie chyba by było warto się nad tym pochylić ciut dłużej. A myślę, że Temat wart przemyślenia i być może dyskusji. No i ostatnia informacja, która de facto dotyczy mnie osobiście, ponieważ tyczy się Fallouta czwórki. Przestańcie aktualizować Fallout 4, bo i tak nic nie naprawicie, apelują fani PC do Bethesda, cierpią tylko mody. Jest artykuł z Eurogamera, i faktycznie, no niestety, muszę się podpiąć pod tą prośbę, ponieważ e, sam od jakiegoś czasu ogrywam flauta właśnie na strumykach i... to co wprowadziła Bethesda, wiadomo, Nexgena zrobili. Tylko, że tak szczerze mówiąc między nami e, nie widzę różnicy, znaczy nie. Inaczej, wiecie co? W sumie widzę różnicę. Widzę różnicę, ponieważ wywaliło mi akurat wszystkie mody i nie mogłem grać na zmodowanej wersji gry, także teraz sobie pykam na wanili. Ale to akurat dobrze, bo mogę sobie porównać, jak to działało wcześniej, jak to działa teraz i powiem wam, że no jest źle. Wróciły tak naprawdę chyba wszystkie możliwe bolączki falauta, wszystkie możliwe błędy falauta, które były na premierę gry. Jakieś idiotyczne zachowania NPC, jakieś gliczowanie się postaci w teksturach. Sam osobiście kilka razy spadłem z dość dużej wysokości, co skończyło się śmiercią, ponieważ się okazało, że na moście nie ma tekstury takiej fizycznej dla, dla naszej postaci i niby szedłem po asfalcie, a tak naprawdę zaryłem mordą w ziemi. Tych błędów jest masa. Te błędy hmm, występowały. W momencie pojawienia się Fallouta. Wszystkie te błędy zostały naprawione modami, które społeczność od lat y, wypuszcza i aktualizuje. I powiem Wam, że sam chętnie bym zmodował sobie Fallouta, ponieważ no, jest kilka fajnych modów, y, za którymi tęsknię, ale przez to, żeby testa co jakiś czas naprawia y, grę. No nie chcę mi się, tak jak to miało miejsce w Starfieldzie, za każdym razem aktualizować skrypt Extendera, aktualizować wszystkich modów. Także póki co, póki Bethesda ma wdrożony swój program naprawczy, ja będę grał na Vanilli. Z modami się wstrzymam, aż Bethesdzie się znudzi naprawianie gry. Także... Tutaj muszę się przyłączyć. BT zaproszę. Przestań aktualizować falauta. No i dobrze, słuchajcie. Na dzisiaj to by było tyle. Generalnie e, uzupełnienie informacje, których zabrakło w pierwszym materiale. Także mam nadzieję, że czujecie się doinformowani. I widzimy się w kolejnym. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się i na razie. Cześć.